Dziękuję. Ja mam tutaj swoje krzesło. No dobrze, proszę bardzo. To ja sobie może usiądę w środku, czy... Proszę Państwa, po mojej... może przedstawię... Proszę bardzo, może Panowie usiądźcie sobie spokojnie, spokojnie. Ja sobie przedstawię, proszę Państwa. Po mojej lewej stronie, po mojej lewej stronie... Pana... Ja to nie, to niewygodnie. Nie? Nie? Wierzę. To ja może będę dam inne krzesło, co? No. Nie, no niech pan się poprawi trochę, no. Nie, to pan se weźmie. Widzicie państwo, od razu na samym początku takie, o, lepsze, tam. O, indziej zjeżdżą. O, no. Dużo, dużo lepiej jest, to też się zjeżdża. Nie? To który jest pan Marek z Piły? Co Piły? A, po mojej prawej stronie, po mojej... Nie, po mojej lewej stronie, przepraszam, po mojej lewej stronie. Pan Marek z Piły. Nie, to nie, przepraszam, ja się pomyliłem, proszę pana. Pan Marek z Piły, tak? O, i od razu już mamy coś wspólnego, bo ja też piłem w Pile. Znaczy nie, przepraszam, spałem w Pile. Spałem w Pile, proszę pana. Tak, proszę pana, dzień dobry. Brawa dla pana Marka z Piły. Po mojej lewej stronie, lewej, ten pan, któremu krzesło nie pasowało. Pan Szymon Giełza z Pabianic, nie z Poddębic. Ja często jeździłem do Poddębic. A no fajnie. Z Pabianic, Pabianic. Witamy pana Giełzę. Proszę bardzo. A sport? Sport. To ja wiem. Siatkówka plażowa. Piłka nożna. No, to jako piłka nożna to może ulubiona drużyna. Pogoń Szczecin. Zaraz. Dobrze. Dobrze się poczuję? Co mam nie? W porządku? Okej. Dobrze, panowie. Herbatę pijemy w... filiżance. Dobrze. A kiedy bierzemy do ręki na przykład kubek lub filiżankę, to za co chwytamy? No za co chwytamy? No. No za łóżko. No. Jak herbata tego, to za ranty, ja za te ranty łapię. Jasne. Panowie, no. Ale może cokolwiek wspólnego. Może inaczej. Dobra, o! W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? 1410. No... No nie wiem, daty to są dane tylko hipotezy. To tak naprawdę do końca nie wiadomo. Imię pierwszej waszej dziewczyny? Zosia. Zosia? Ja, moja dziewczyna też była Zosia. Też. A pan może coś pan pamięta o Zosiu? Może pan powie coś miłego o niej? No, to dawno temu była. No, Zosia była wariatka. To był Mazury. Który to był? Kierbuty. 92 w lipcu. Wariatka straszna, smukła dziewczyna, fajna taka, ale naprawdę, co ona tam robiła? Kierwoty 92? W lipcu? Tak, lipcu. A który turnus? Nie wiem, drugi tydzień lipca, to chyba drugi turnus. Kierwoty 92 nad jeziorem Bochno? Zośka ta Sałaj? Sałajuwa tak zwana? Sałajuwa? No. No tak, Sałajuwa. Pan nie ma za złe, że... Nie, to panie, to gdzie? 15 lat mieliśmy. Gdzie to tyle lat, chłopaki? No nie, to jest labiratka była niezła. Sałajuwa tak, Sałajuwa tak zwana. Co ona robiła? No. Jednak coś nas łączy. Sałajuwa. Szkoda, że ta sama
Majowa. No. A ten na 4 lata do niej, do Białegostoku jeździłem. Co pan mówi? No, jak ona już ponoć od 3 lat zaręczona była z jakimś fagasem i go wrobiła. No, do tej pory są ponoć razem. Piątka dzieci, nie? Kogoś ponoć jakieś głupie programy w telewizji robi, nic nie. Ale ona, ona co dalej do Zegańskich na Mazury jeździ, cała Jura. Co roku? Kobiety to się nie zmieniają. Nie, nie. Ona to już nie jest cała Jura. Ma na nazwisko pomysłu. Rogulska. Zofia Rogulska. Cała Rogulska. To moja żona. A.